Cześć. Cześć, nazywam się Klaudia Breś. Serdecznie zapraszam Was na trening tutaj na Zawisze Bydgoszcz, a dzisiaj opowiem Wam trochę o tym sporcie. Dobra, jesteśmy teraz w strzelnicy zewnętrznej? Czy dobrze mówię, czy jak to? Nie, to jest strzelnica 25 metrów, tak Aha, się nazywa. Czyli chodzi o metry. Tak, do strzelania sportowego. Tutaj strzelamy my kobiety pistolet sportowy, a mężczyźni pistolet szybkostrzelny. Dobra. I to jest zawsze tak jak teraz tu jest, przez okienka i tak dalej? Czy... Tak, okienka są otwierane i tam na końcu są tarcze, gdzie teraz widać pojedyncze tylko słupki jakby. Normalnie są automaty, które tutaj leżą. Te automaty są tam i tutaj są komputerki i one odbierają po prostu to, jak strzelamy nasze wyniki i pokazują nam tutaj. I to jest konkurencja olimpijska? Tak. W której bierzesz udział? Tak. Dobrze. Idziemy teraz dalej. A jaki to jest sezon, jak tutaj trenujecie? Tutaj to w jakich... trenujemy tak zwane na sucho, czyli bez strzelania, nie otwierając w ogóle okien, możemy cały rok. Okay. Ale kiedy strzelamy i kiedy strzelamy na zawodach, to jest tak marzec, październik powiedzmy, tak? Póki jeszcze jest w miarę ciepło i po prostu już tak nie marzniemy. A jak trenujecie na sucho, to co? Wyjmowanie, podnoszenie tej broni? Chodzi o tą szybkość? Tak, chodzi o ruch, który wykonujemy w trakcie, chodzi o precyzję, którą musimy wciąż ćwiczyć. Żeby ten ruch jest na tyle specyficzny, żeby on po prostu, cała jego kombinacja nie została zapomniana i żeby to wszystko było rozumiem, tak samo. Rozumiem. Dobra, lecimy dalej. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy na Zawiszu na strzelnicy. Ze mną Klaudia Breś będzie opowiadać mi o strzelaniu. Tak, dobrze? Strzelanie? Tak, o strzelaniu. Myślałam, że to wiesz, jakaś później... Strzelectwo sportowe, dokładnie. Strzelectwo sportowe. Byliśmy w pierwszej sali, to jest sala zewnętrzna, jesienna, wiosenna. Letnia? Tak, letnia? 25 metrów, a tutaj jesteśmy na 10 metrach. Dobra, opowiadaj. Opowiadaj, dobrze, co tu się dzieje, bo dla mnie to jest wszystko, jakbym weszła do jakiegoś zaczarowanego miejsca. Dobrze, więc może sprzęt pokażę Wam zaraz. Najpierw samą broń. Dobra. Mamy broń do strzelania pneumatycznego i broń do strzelania sportowego. To, gdzie byliśmy przed chwilą, te 25 metrów, to jest właśnie ta broń. To jest kaliber, wygląda super. Kaliber 5-6 mm. Jak tutaj pokażę Wam właśnie na sucho, to jest cichutkie. Ale w momencie, kiedy strzelamy, wkładamy naboje tutaj przez magazynach. No to mogę zobaczyć? Tak, proszę. Tylko lufą tylko... zawsze dobrze. W tamtą stronę. I to jest na zewnątrz, tak? Tak. Chodź, kamerzystka. Jest to takie bardzo chyba podstawowe? Bez jakiejś kombinacji, prawda? No jest to właśnie bardzo już wykombinowana, uważam, broń, zresztą jedna okej, bo tak zewnętrznie wiesz... Bo jest sportowa, jest typowo do sportu wyczynowego, dlatego są to bronie dosyć takie, zresztą też patrzeć na tą, te wszystkie wycięcia i tak dalej są dosyć specyficzne. Dobra. Kiedy przychodzą tutaj ludzie po prostu postrzelać, no nigdy nie dostają takiej broni, dostają broń typowo dla po prostu, że tak powiem, jeszcze zielonych ludzi, tak, którzy przychodzą popróbować. Od początku się na tej strzela, czy właśnie nie? Nie, jest na początku wstępna? Strzela się tak, na takich starszych, krótsze lufy, cieńsze lufy, tylko po prostu muszą ważyć te pistolety, tyle samo mamy ograniczenia, tyle muszą ważyć, natomiast wyglądają inaczej, nie? Dobra. Tutaj mamy broń do strzelania tutaj właśnie na 10 metrach, pneumatyczną. Ona, kiedy również strzelamy na sucho, to też jest taka cichutka. A kiedy rozumiem, strzelamy czyli już... delikatnym tylko... Tak, a kiedy strzelamy ze śrutem w środku, robi większy hałas, żeby się psinka nie przestraszyła. Nie to wtedy jest głośniej. Rozumiem. No i każda broń ma tutaj jakieś swoje specyficzne rzeczy, bo zupełnie inaczej się strzela z jednej i z drugiej broni, zupełnie są inne szczegóły. A to może zaraz opowiem dokładnie. A jest praworęczna, leworęczna? Czy tak, praworęczna każdy? Jest, nie. Praworęczna jest tutaj rękojeść. Rękojeść można przekręcić inną i wtedy będzie dla osoby leworęcznej. Okej. Okay. Jest jakaś specyfika, że lepiej faktycznie tą prawą? Próbowałaś kiedyś lewą, czy nie? Ja próbuję i trenuję na co dzień też lewą dla przeciwwagi do prawej ręki po prostu. Jeśli nie trenuję jej tak, jak trenuję prawą, bo to wiadomo, nie jest nigdy to samo, no to... No jest dużo gorzej, tak? Ale jeśli ktoś od początku jest leworęczny, trenuje lewą ręką, może osiągać takie wyniki jak praworęczni. Dobra, a teraz powiedz mi jeszcze, jak to wygląda na treningach bądź zawodach? Jesteście koło siebie i każdy po kolei oddaje strzał, czy wszyscy... Nie, więc jest tak, w kolei. Dzieciaki stoją sobie na tych automatach takich mechanicznych, które tarcze nam przesuwają. Tutaj mamy taką dziurawą jedną po środku i do to tego widzę. Strzelają, a już tacy bardziej profesjonaliści, to osoby, które już troszkę bardziej w środek celują i nie strzelają po ścianach. Jak czyli to już od dawna? Ściany, tak? To strzelamy też do tych automatów. Tutaj mamy komputerki, na komputerkach też wyświetlają nam się wyniki. Rozumiem. Strzelamy wszyscy w tym samym momencie, na myśli mamy ograniczony czas i
liczbę strzałów, których mamy oddać. Po prostu no właśnie mnie to ciekawiło, bo tam jest jakaś ilość punktów, to macie czas i w tym musicie jak najwięcej oddać strzałów, czy jak najbardziej trafne? Tak, jak najbardziej trafne. Strzały w danym czasie po prostu musimy się zmieścić z tą konkretną liczbą strzałów, zawsze tą samą. Mhm, dobra. I to jest, jeśli chodzi o wiek, jakoś przypisywane, że w tym wieku tyle tak, i tyle? Tak, mamy młodzików, juniorów młodszych, juniorów i później seniorów. Czyli tak jak u nas wieślarstwie. Tak, seniorzy jeszcze się dzielą na początku na młodzieżowców, ale główne zawody w Polsce rozgrywane są tylko juniorzy, seniorzy. Dobrze. Tylko taki jest podział. Od 21 roku życia zaczynają się seniorzy. No okay. I potem już się czemuje. Czyli standardowo. Tak, tak. No i tutaj konkurencja została wydłużona nam jakiś czas temu, wyrównana do chłopaków, 60 strzałów. Miałyśmy wcześniej 40. To ile masz na to czasu mniej więcej? Jeszcze raz. Ile czasu mniej więcej? Na 60 strzałów mamy godzinę 15. To przez godzinę cały czas strzelasz? Przez godzinę 15 stoimy i strzelamy, więc nie jest już na tyle tak mega ważna precyzja, jak to po prostu, czy utrzymujemy z tym w głowie, czy też chociażby nie spada nam cukier i koncentracja nie ucieka. To wszystko trzeba pilnować, dbać, wiedzieć kiedy zejść i na przykład coś zjeść, żeby znowu podnieść koncentrację. Reagować na to, co się dzieje, bo strzelamy dziewiątkę za dziewiątką i tracimy punkty, wszystko tak jest, no wszystko mamy w głowie. Rozumiem, ale jak trenujecie, to też podobnie? Właśnie macie taki sam system, czy właśnie trenujecie osobno trafność, osobno wytrzymałość? Trenujemy różnie, zależy jaki jest okres w roku. Kiedy jest tak jak teraz, na przykład zaczynamy tylko treningi, tutaj trenujemy więcej. Skupiamy się bardziej na tej wytrzymałości niż na precyzji. Wyniki są gorsze w tej części sezonu, bo trenujemy stricte właśnie wytrzymałość i tak dalej. A później to celność. A później, może niekoniecznie celność, ale później po prostu strzelamy mniej, a zwracam uwagę na tą precyzję i to wszystko, całe wykonanie. Ale zaskoczyłaś mnie, myślałam, że to będą jakieś rundy po ileś minut, a tutaj, godzina 15? Tam na 25 metrach konkurencja dzieli się na dwie części, dokładną i szybką. Dokładną strzelamy w ciągu 5 minut, musimy oddać 5 strzałów i tam jest 6 rund, to 5 strzałów i to daje nam 30 strzałów i to jest pierwsza część, część dokładna, a część szybka. Mamy 5 strzałów w jednej rundzie. Każdy w 3 sekundy do oddania. Z pozycji wyjściowej z ręką w dole, czyli ta ręka cały czas pracuje. Musi być w stach, tak, ona sobie nie odpoczywa w tym czasie. 7 sekund jesteśmy na dole, 3 sekundy jest na wjazd i strzał. Znowu 7 na dole. I o ile A ta tarcza wysuwa się, czy ona cały czas tam jest? Ona tam cały czas jest i ma światełka. Światełko czerwone i zielone. Po prostu na nie trzeba szybko zareagujemy, tak nasz biznes, tak szybko możemy zdążyć wjechać i mieć trochę więcej czasu, żeby na płynnie wycisnąć spust i tak dalej. No dobra, to pokazuj mi coś, bo jest świetnie. Dobrze. To tą broń na razie zostawimy. A co jest w tej walizce? Co tu się kryje? No tutaj jest cały sprzęt, to może jeszcze najpierw sprzęt Wam opowiem. Dobra. To w ogóle jest żyłka, która też została wprowadzona ostatnio. Nie ma opcji, żeby broń bez naszej tutaj, bez naszej obecności leżała sobie tak po prostu, bo nie wiemy, czy ona jest załadowana, czy nie tak naprawdę, więc ta żyłka zawsze musi być przez lufę przełożona. Okay. Teraz tu jesteśmy, więc widzimy, wiem, że nie jest załadowana, jest w porządku. W tych walizach wozimy swój dobytek życia. Dobra, i jak na przykład właśnie jedziesz na obóz, czy na zawody, to właśnie to jest twoja skrzynka i tu masz wszystko? Ja zabieram ze sobą. Dobra. Tutaj mam swoją... Chodź. Na dnie jest broń, specjalnie wycięta, wszystko pod broń. Dwie broń ze sobą zabieram i każdy sprzęt nie zawsze jest używany. Super. No tak i to jest ostatni z Igrzysk Olimpijskich, no. Bo ty już kwalifikacje masz? Tak, kwalifikacje mam na te igrzyska. Ten ci się podoba? Najlepszy, nie? Kwalifikacja na te igrzyska, ale u nas kwalifikacja jest dla kraju. Z przewagą osoby, która zdobyła, ale w razie czego ktoś może zdobyć ją inny. Ale ty nie oddasz tego. Nie oddam. Nie oddam, nie dobrze. Więc tak, nie każdy sprzęt jest używany na co dzień, za każdym razem. Takim, które są, że tak powiem, w razie co tutaj, nie? Buty są oczywiście codziennie używane. Od niedawna stosuje się u nas dosyć często buty do podnoszenia ciężarów. No właśnie chciałam powiedzieć, że bardzo podobne podeszwy, bo chyba są stabilne, tak, są twarde, nie? Są dosyć nie tak twarde jak te specjalne do strzelania, ale są buty lżejsze i też jest w nich to trochę wygodniej. Zależy kto co próbował i co przypasowało komuś. Mi po zmianie zdecydowanie przypasowały te bardziej. Okay. Jest twarda, ale nie tak twarda na pewno jak tych zupełnie do strzelania. Więc one używane są zawsze, tak? Nie ma opcji, że ja sobie tu wyjdę w adidaskach i będę strzelała. No ja przyszłam w adidaskach. Jeśli ktoś przychodzi po prostu potrenować. Rozumiem, potrenować. Słuchawki oczywiście, tutaj nie używamy dużych słuchawek, rzadko kiedy. Może na początku. To są też słuchawki takie bardziej tłumiące na te 25 metrów, gdzie jest naprawdę głośno. Tutaj mamy po prostu zwykłe wtyki do uszu. Zatykamy uszy i tyle. Niektórzy strzelają nawet bez tego.
takich ciekawszych, tak, precyzyjnych jeszcze tutaj różnych, specjalnie strzeleckich, to mamy okulary strzeleckie. Właśnie je widziałam, one są boskie. I one, kosmiczne. No, tak. Przybliżają czy zaciemniają? Nie, to zależy. Tutaj zazwyczaj, najpierw opowiem może zazwyczaj, a potem co ja, bo ja troszkę mam inaczej. Tutaj zazwyczaj mamy okular, który w zależności jaką wadę wzroku mamy, taką tutaj ktoś ma ten okular wpięty. Mhm. A tutaj po drugiej stronie na lewe oko zazwyczaj jest przesłonka. Przesłonkę mam tutaj. Zależy, czy ktoś woli zupełnie zaciemniającą, czy ktoś woli, żeby przesłonka była taka mleczna, takie jak mleczne szkło wyglądające. Rozumiem. I to ma ci ułatwić tylko to, żeby to oko się nie męczyło, bo rozumiem, że jedno przymykasz, a drugie masz... Ja nie przymykam akurat oczu. Jestem chyba jedyną w Polsce osobą i nie wiem, nie widziałam na świecie drugiej osoby, która strzela bez przesłonki. Ja strzelam bez przesłonki i nie przymykam oka. Mam na tyle dominujące prawe oko, że po prostu patrząc tam jednym i drugim okiem, widzisz. Skupiam się na tyle, że widzę prawym okiem, tak, jest to naturalne. I nie używam żadnego okulara, bo nie mam wady, ale mam tu różne okulary, na przykład przyciemniający, kiedy tam na tych 25 metrach... Mogę zobaczyć? Tak, proszę. Kiedy tam na 25 metrach jest bardzo jasno na przykład. Możemy wszystko pokazać? Się wtedy... Tak. Widać? Jest tylko przyciemniające faktycznie. Tak, wszystko się wtedy zlewa ze sobą, a to po prostu sprawia, że nie jest tak tragicznie. I coś tam widać, coś da się rozróżnić. A jak to by było, że takie rzeczy trzeba mieć? Tak, jest też okular taki niebieski. On jest raczej stosowany tutaj. A światło was nie rozprasza takie mocne? Czy to nie, jest ułatwienie? To zależy, jeśli jest u góry i razi nam na przykład, rzuca chociażby cień z rzęs kobietą, to są stosowane daszki do tego po prostu zakładane. A to widziałam na zdjęciach też. Daszka też nie stosuje, nie zauważam tego problemu ze światłem zazwyczaj. Wiesz, ja już to kombinuję, bo chcę się dowiedzieć jak najwięcej, ale faktycznie może są rzeczy, które wpływają, przychodzą, które nie. Tak, przychodzą osoby pierwszy raz, no i skąd mają takie rzeczy wiedzieć, tak? Niebieskie stosowane tutaj, kiedy te ekrany, siusy to się nazywają, kiedy one zbyt mocno dają LEDami od boków i też wszystko po prostu się ze sobą zlewa. Stosujemy niebieskie, no jeszcze mamy żółty, kiedy by zrobiło się bardzo ciemno. On rozjaśnia, nie? No to z takich... Wykorzystujesz tylko tutaj, czy na tej zewnętrznej letniej? Nie. Tak, to wykorzystuję wszędzie, to jest tylko moje. Zupełnie pode mnie dobrane nosek odpowiednio na długości i tak dalej. To są tylko moje i wykorzystywane tu i tam. Okej. Może pokażę wam, z czego strzelamy. Są hantle. Z czego strzelamy tam, a z czego tutaj. Tam strzelamy nabojami 5-6 kaliber. Może weźmiesz, to pokażesz, proszę. Czyli malutki. Największe, z czego strzelamy tutaj, sportowo. Dobra. Tutaj na miejscu strzelamy ze śrutu. No śrut to chyba każdy zna. Ale jak to kupujecie, czy trener? Okej. To dostajemy też z kadry. Z kadry, to nic tutaj nie jest jakby w naszej gestii, żeby kupować. Wszystko jest zabezpieczone przez kadrę. Pogrzebię ci. Proszę. Co tu się dzieje jeszcze? A, to śrubokręciki, gdyby rękojeści przykręcać, przyrządy, to też jest śrut, no. Tak. Zapalniczką czasami opalamy przyrządy w broni, żeby były one bardziej czarne i był większy kontrast między tarczą a przyrządami. I co na przykład wtedy opalacie? Tutaj przyrządy, tą część i muszkę. Okej. Wtedy szczególnie, kiedy ja patrzę dwoma oczami i nie mam tego aż tak wyraźnego, to jest to duże znaczenie, co jeszcze robi. Zaraz się zapytam, bo sobie nie wyobrażam tego, ale... Dobrze. To jest butla, którą wymieniamy z powietrzem. Tak, jedną mam tutaj, i to jest wymienne. Kiedy tu nam brakuje powietrza, tu widać. Kiedy jest poniżej 100, no to już nie zabieramy się za to, z taką butlą, tutaj tylko wymieniamy. Jest tu jest powyżej. Dobra. Więc powyżej. Stąd dobra. Strzelamy. Dobra. I to tam normalnie ładujecie sobie. Jezu, jakie są piękne te przypinki. No trochę już tego nazbierałam przez te lata. Ile lat trenujesz tak zawodowo? 13 od kiedy przyszłam tu pierwszy raz, a zawodowo od kiedy jestem w wojsku i trenuję, jest to moja praca też, no to już będzie z 7-8, w wojsku jestem ponad 5. A przyszłaś tutaj, bo ktoś cię przyprowadził? Przyszłam tutaj, bo poszłam do szkoły sportowej, jak jeszcze było gimnazjum numer 8 w Bydgoszczy. Przez 3 lata przychodziłam tutaj, już wszyscy wiedzą, z musu. Bo musiałam, ale gdzieś zaczęło mi to wychodzić, zaczęło mi się bardziej podobać oczywiście. No i tak mnie trenerzy zatrzymali po tej szkole i przychodziłam, no i coraz bardziej tutaj się przywiązałam do tego miejsca, do trenerów, do tego, że po prostu mi wychodzi, wyjeżdżam i wygrywam, no to coś jest na rzeczy. Więc w końcu no ale jeszcze te oczy w ogóle, że jesteś jedyną osobą, która tak faktycznie tak. robi. To nie wiem, nie pamiętam jak to się stało, że przeszłam z tego, że bez przesłonki nagle zaczęłam strzelać. Nie pamiętam jak to się stało. Bo jestem ciekawa, jak ja teraz spróbuję, tak, to zobaczę właśnie. Nie zamykać oczu. Myślę, że
na co dzień nie masz tak przyzwyczajonego wzroku. Nie. Dla mnie już jest na tyle to normalne tutaj, jak patrzę w domu na coś, to też nie mam problemu z tym, żeby spojrzeć lewym okiem, patrząc dwoma oczami. Ale tutaj już jestem tak przyzwyczajona, że... Ale to słyszałam o tym, opcji, że bardzo dużą wagę w sporcie każdym wzrok jakby pełni dużą rolę, nie? Tak. Co tam jeszcze? Tam jest zapasowa? Czy nie? Tam jest tylko miejsce na broń. Stoper, dobra, wiadomo, no bo strzelamy na czas. O co chodzi z tym handlem? Handel do lewej ręki. Mhm. Kiedy strzelamy już prawą, ten 50. któryś strzał, jednocześnie jeszcze nie wszystkie były strzelone, więc jeszcze zrobiliśmy 20 złożeń, plus rozgrzewka. Co to są złożenia? To jest podnoszenie broni, kiedy trenujemy na przykład przygotowujemy się na rozgrzewce. Okay. Lub kiedy stoimy i nie wycisnęliśmy spustu, więc odkładamy tą broń i strzał nie padł. Zaliczamy tylko złożenie. Rozumiem. Więc jeśli zrobimy już tego 100, ta prawa ręka po tym kilogramie podnoszenia z precyzją jest zmęczona. Mhm. My po prostu wjeżdżamy lewą ręką z ciężarkiem, trzymamy. Odpoczywa nam jednocześnie trochę prawa, trochę kręgosłup nam odpoczywa. Wyrównuje się. Mhm. I stąd ciężarek. To co, broń waży kilogram? Około kilograma, tak. Mhm. Jest, no ale myślałam, że troszeczkę więcej, bo znaczy wygląda na jeszcze więcej, ale nie była też taka najlżejsza. Bo to też zależy, jak jest ciężar w niej rozłożony. Mhm. Jest tak rozłożony, szczególnie w broni pneumatycznej, że ta lufa jest dużo lżejsza od reszty pistoletu. Mhm. Można dociążać oczywiście sobie broń, nie ma chyba normy, ile musi być jakby najcięższa ważyć. Jest wiadomo, ile musi ważyć minimum. No ale chyba nie ma sensu, no, bo to jednak obciążenie. To zależy, jest, bo jeśli mamy na lufie zbyt lekką lufę na przykład, to ta lufa nam dosyć mocno drży. Rozumiem. I ciężko jest to wszystko utrzymać razem, więc niektórzy dociążają sobie tą lufę i to naprawdę się sprawdza u nich. Rozumiem. A jeszcze takie teraz estetyczne pytanie. Kadrowe lufy, pistolety czym się różnią? Bo tam widziałam, masz naklejki. To jest, że nie ma problemu i tylko strojem się wyróżniacie? Czy czymś się jeszcze wyróżniacie względem innych krajów czy klubów? Naklejki są akurat z różnych zawodów. Dostajemy po kontroli technicznej broni. Mhm. Jest ona sprawdzona, potem wystarczy, że pokażemy tą naklejkę i wiadomo, że ta broń już była sprawdzona. Rozumiem. Z czym się wyróżniamy? No to, że ja mam na przykład złotą lufę, to może sobie zrobić ją każdy, jak ma trochę pieniążków lub kadra zapewne. Butle też mogą mieć zawsze inne kolory. Wyróżniamy się strojem. Nie wiem, czy czymś takim specjalnym się wyróżniamy. Czyli broń taka sama jako sprzęt, tylko wy. Są to producenci ogólnoświatowi. Tak samo tu Steyr czy Pardini. Także każdy na świecie taką broń może mieć. Mówiłaś jeszcze, że często spędzacie czas we Wrocławiu i tam jest po prostu największa strzelnica, że może najwięcej osób, czy czymś się różni jest od waszej? Większa od naszej. Mamy tam też halę finałową, czyli kiedy tutaj strzelamy i są finały, nie mogą jednocześnie tutaj strzelać osoby, które mają konkurencję. Rozumiem. A tam możemy strzelać to osobno. W zimę możemy też trenować kule, czyli jest nie stojąc na powietrzu, tylko będąc w hali. Więc jest to super ośrodek, że jeśli możemy trenować, powiedzmy zbliżają się właśnie Mistrzostwa Europy czy coś i fajnie nie wypadać z tego treningu. Wtedy Wrocław, szczególnie zimą. I tam jeszcze coś jest. Te stroje. Te stroje to są stroje dla karabiniarzy. Nigdy go nie miałam na sobie, nigdy nie miałam z nim nic wspólnego. Czyli ty nie masz jakiegoś specjalnego stroju, czy masz taką kurteczkę? No mamy przepisy jakby dotyczące stroju, ale są to przepisy typu zbyt krótkie spodenki, nie mogą być na ramionczkach, bluzki i tak dalej. Rozumiem. Raczej są to po prostu kadrowe stroje, które dostajemy. Nie ma specjalnych przepisów oprócz tych butów po prostu, które też raczej dla siebie niż jest to przepis. Stroje karabiniarzy możecie zobaczyć po drugiej stronie, jeśli będziecie chcieli. Tak, zaraz. Dla karabinu jest to zdecydowanie ułatwienie. Bez tego nikt nie strzela takich wyników, jak się strzela w strojach, bo one mocno usztywniają, mocno trzymają wszystko. Bo tam też jest oparcie chyba, nie? Tak, oni opierają broń. Próbowałaś? No tu gdzieś tak mniej więcej pod pachą. Nie w stroju nigdy. Próbowałam sam karabin wziąć do ręki, oczywiście bez stroju i jest to kosmos dla mnie. Czyli też się ktoś może zaskoczyć. Tak, jest to naprawdę zupełnie inna specyfika i samej konkurencji i w ogóle trzymania pracy, zupełnie jest coś innego. Po drugiej stronie strzelają karabiniarze, oni mają specjalne stroje, kurtka oraz spodnie i buty podobne do moich, ale dłuższe, są trochę jak kozaki takie długie. Oni mają mnóstwo specyficznego sprzętu, mogą mieć jeszcze też daszki, tak jak i my. Broń ma różne stopki i tak dalej, różne specyficzne części. Chłopak się speszył. A jeśli chodzi o to oparcie, co tutaj dziewczynka ma? Dziewczynka trenuje pewnie jakieś pierwsze dni, pierwsze miesiące i na razie strzela po prostu na siedząco. Zaczyna dopiero. Tak my pistoleciarze też zaczynamy siedząc i opierając rękę, bo to wszystko tak drży, że dzieci po prostu by się szybko zniechęcały, próbując Rozumiem. Od razu. Rozumiem. Na stojąco tarczę. A tu mamy tarczę do pistoletu naszą i do karabinu. Tu jest nasza dziesiątka, to są te dwa najmniejsze kółka. Dziesiątka zwykła i centralna.
A tutaj to mamy... jest ile? Pół centymetra cała ta odległość? O Jezu, to trener najlepiej wie takie rzeczy. Trenerze, ile mają dziesiątki tutaj? Ta dziewiątka ma... Dziesiątka? 9 mm. Dziesiątka ma 9 mm. Czyli koło centymetra. Tak. A tutaj dziesiątka to jest ta kropka. Ale z... Widzisz tą kropkę? Jak do tej kropki trafić? Wystarczy tą kropkę jakby zahaczyć. Okej. Okay. Tylko teraz tak, u nas jakby strzelamy całymi strzałami 10, 9, 8 i tak dalej. A tutaj wyniki były na tyle zbliżone do siebie w karabinie, że zaczęto strzelać 10,5 na przykład, 10,6, rozumiem. Aż do 10,9. Rozumiem. I u nich już liczy się, czy rzeczywiście to skupienie mamy zupełnie w środku i strzelamy 10,5, czy to są takie dziesiątki ledwo, nie? Z tymi dziesiątkami ledwo nikt nigdzie się nie dostanie na jakichś mistrzostwach świata czy czymś takim. Tutaj trzeba już naprawdę ogromnej precyzji. Naprawdę, przecież to jest jak szpileczka. Tak. No, to jest jak dobra. Szpileczka. W miarę na wprost tarczy, do której będziemy strzelać, stajemy w miarę luźno na nogach, nie ustawiając ich jakoś specjalnie, szczególnie na początku. Bo sobie patrzę, żeby wszystko widzieć, a dobrze. Później będę zaraz robiła. W miarę anatomicznie, czyli palce są lekko skierowane na zewnątrz, a pięty są bliżej siebie. Kiedy już długo trenujemy, no to w zależności jaką tą pozycję mamy dobraną do siebie, stoimy bardziej zwróceni do tarczy lub po prostu bokiem. Mhm. Początek, jak ktoś przychodzi, no teraz ja staram się go ustawić bokiem. Mhm. Tak zaczynamy. Samo złożenie to jest wzięcie, włożenie ręki w rękojeść i to też jest rękojeść zrobiona pode mnie, ale trzeba tą rękę tam porządnie wsunąć, wszystkie palce umiejscowić gdzie trzeba, bo to wszystko sprawia, że trzymanie po prostu jest takie, jakie powinno być. Sam strzał polega na tym, że odciągamy tą dźwignię do końca. Tutaj w to malutkie, okrągłe okieneczko wsadzamy śród. Zamykamy. W tym momencie będzie na sucho, więc nie domykam tego. Skupiamy się na tarczy. Z wdechem podnosimy broń nad tarczę. Połowę wydechu robimy, wjeżdżając w nasz rejon celowania. Zaraz o nim opowiem. I powoli naciskamy spust. Po naciśnięciu jeszcze chwilkę czekamy, nadal skupiając się na przyrządach i odkładamy. I tak wygląda złożenie, takich 60 strzałów jest, plus złożenie i tak dalej, i troszkę to wtedy męczy. No ale to też jest takie właśnie dokładnie i precyzyjnie, to nie tutaj jest szybkie, tak. Nie? Tam jest teraz. Szybciej i tak. Troszkę mniej precyzyjnie, więcej zależy też od warunków pogodowych, nie od nas wszystko, a tutaj to jest zupełnie precyzyjna konkurencja. Dużo mniej osób lubi pneumatyk niż kulę, gdzie tam coś się dzieje ciekawszego. Rejon celowania. Mamy tutaj. Staramy się celować w około 5-4. Zależy, jak komu się rusza ręka. Jeśli ja teraz tobie powiem, żebyś celowała tutaj, pewnie to będzie tak latało, ale jakby twoim celem jest celowanie tutaj. 5-4 mniej więcej w to miejsce. Powiedzmy 5-4 sprawia, że to się wtedy te strzały przenoszą na środek w dziewiątkę i dziesiątkę. Też jesteś jakby wyższy ode mnie, więc jesteś na innej wysokości tutaj, więc przy tym celowaniu nie jest powiedziane, że ty będziesz w tej dziesiątce, nie? Na początku, kiedy ktoś przychodzi, liczy się dla nas bardziej, czy on zrobi gdzieś na przykład skupienie tymi strzałami, czy on będzie w jednym tarczę. Też, czy będą w miarę w jednym miejscu, to będzie znaczyło, że pracuje tak, jak mu powiedzieliśmy, czyli płynnie na spuście, a nie reaguje na to, że teraz wszystko super stoi, to sobie nacisnę. Bo to nic w strzelectwie tutaj, szczególnie w tym precyzyjnym, nie da. Dobra. To może się ustawisz? Ja ci pokażę, wszystko pokażę. Ty, dobra. Okay. Automatem. Bliżej mnie. I mniej więcej luźno na nogach, lekko palce na zewnątrz, tak jakbyś sobie stała po prostu, nie? Dobra. Dobra. Teraz możesz wziąć broń sobie do ręki. Bo tak to rękojeść nie jest pod ciebie, ale spróbuj jak najlepiej tam ją włożyć, tą rękojeść. A to nie tego palca nie mieszczę? No to tam zmieść ile możesz i tyle. Nic w tym momencie nie poradziły. Mam większą trochę rękę, no widzę. Najważniejsza zasada jest taka, że lufa zawsze w tamtą stronę, tak, nigdy tak. Nie wywijamy bronią. Dobra. I nie unosimy jak nie trzeba, bo zaraz będziesz cierpieć. Odciągamy do końca, tak jak ja przed chwilą. To czarne. Wszystko staraj się robić, kiedy ta ręka jest oparta tam. Tu? Tak, i lufę też oprzyj. Dobra. I teraz nie dotykamy szczerbinki, tylko tutaj zahaczamy palcem, jak potrzebujesz. I dociągamy do końca. Poczujesz takie, takie pyknięcie. To już było to? Tak. Czy żeby dalej? Teraz zrobić złożenie na sucho, to musisz się przymknąć tą klapkę. Z powrotem? Tak, ale nie do końca. Jeszcze. Dobra. I on teraz sobie pyknie na sucho. Na spuście musisz pracować około 3-4 sekund, więc spróbuj sobie, jak naciśniesz ten spust, jaki on jest. Teraz? Tak, powoli naciskaj. I mogę wystrzelić? Nie ruszaj ręką, tylko sam spust naciśnij. A ty dobra. Masz go wyciskać 3 albo 4 sekundy.
Czyli więc dłużej. Musisz starać Dobra. Się bardzo powoli go naciskać. Więc Dobra. Jeszcze raz, naciągnij tak teraz, do góry. Od kiedy zaczniesz naciskać spust, postaraj się, żeby to trwało 3-4 sekundy. Dobra. Już mogę sobie liczyć? Tak. 4, 3, 2, 1. Nie wiedziałam, kiedy będzie ten moment. Dobra, i po prostu chodzi o to, że jak tam będziesz stała, już z ręką, zaraz ci opowiem wszystko jak, mhm. żebyś ten spust tak samo powoli naciskała. Żebyś nie zwracała uwagi na to, czy ta ręka akurat jest za tarczą po prawej, czy gdzieś u góry, tylko cały czas płynnie, żebyś nie reagowała na to, że ona lata. Dobra. Tak ci mówię, dobra, ale na pewno tak zrobię, więc... I tak każdy potem robi. Mhm. Ale gwarantuję ci, że lepsze skupienie będzie, jeśli po prostu będziesz płynnie pracowała, niż kiedy będziesz szukała momentu, bo to sprawia, że cały nadgarstek się rusza mhm. i całą ręką, całą bronią ciągniemy. I to jest dalej niż w momencie, kiedy rusza się po prostu sama ręka. Mhm. Dobra. Samo celowanie. Najpierw może spróbujmy z przymkniętym tym lewym okiem. Tak, oczywiście. Jest takie, że tak. Lewa ręka, kiedy już tam wszystko naciągniesz, jesteś gotowa, ręka jest w kieszeni albo za paskiem. Mam kieszeń. Tak, nie podnosisz broni, dopóki nie masz tej lewej ręki tam mhm. usytuowanej. To też chyba taką jakby stabilność ciała daje, nie? Tak. Dobra. I zawsze robimy to samo, żeby zawsze ono było mniej więcej tak samo ułożone. Mhm. Dobra. Prawą ręką podnosisz broń, zgrywając szczerbinkę z muszką, czyli w szczerbince. Szczerbinka, czyli co to? Bliżej ciebie to czarne. Mhm. Musisz widzieć tą muszkę na końcu, mniej więcej równo ze sobą. Mogę podnieść teraz? Najpierw dobrze włóżę w rękojeść. Możesz tu w tym momencie możesz sobie lewą pomóc, jak potrzebujesz, mhm. nie? Oprzyj sobie ją o pudełko i najpierw bez żadnego strzelania po prostu sobie spróbuj podnieść ją i wycelować, tylko lewa ręka w kieszeń. Dobra. Muszka ze szczerbinką w tym miejscu pod czarnym punktem, o którym mówiłam. Dobra, czyli już teraz widzę przez tą szczerbinkę, widzę... Jezu, jak mi ręka lata, tak? Tak mi lata. Widzę muszkę, tak? Tak. Dobra. I na tle czarnej tarczy. Pod czarnym, tak jak ci pokazywałam tutaj, 5-4. Zbyt skomplikowane, dobra. Dobra, odłóż, żeby się nie zmęczyła rękami. Tutaj, 5-4 mniej więcej. To pierwsze podniesienie, a już mi ręka tu gdzieś zaczęła puchnąć. Tak, 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 to jest normalne. Znaczy, tu gdzieś złapałam to czarne. Tak, tutaj dobra. Łapiemy. Mhm. Dobra, to teraz naciągamy jeszcze raz. Umiem jedną rzecz. Tak, naciągamy jeszcze raz. Mhm. Tak, teraz znowu nie domykamy. I teraz podniesienie jest na wdechu, nad tarczę, mhm. pół oddechu, żeby zjechać w to miejsce, o którym rozmawiamy. Mhm. I jak już tam będziesz, powoli przez te 3-4 sekundy wyciskasz spust. Dobra. Po wyciśnięciu, jeszcze sekundkę tam jesteś, odkładasz i koniec. Pierwszy ruch wieślarski zrobiony, tak jak u nas. Pierwsze legalne złożenie, uwaga. Do góry najpierw? Tak, z wydechem, bez gadania. Na wydechu, pół wydechu opuszczamy i powoli pracujemy na spuście. 3 albo 4 sekundy. Już kiedy mhm. podnosisz broń do góry, palec już sobie leży na tym spuście delikatnie. Dobra. Muszę to wyczucie tego, tak. tego. To, jeszcze raz, jeszcze tak? Jeszcze raz. Tak. Jeszcze wolniej. Mhm. I palec już w momencie, kiedy zaczynasz podnosić tak, broń, przypomniałam on już sobie. Leży. Wszystkie rzeczy, które mi mówiłaś, przypomniałam coś do góry. Jeśli coś ci się przypomni, na przykład nie włożysz ręki w kieszeń, to nie ma opcji wsadzania tej ręki w trakcie, jak stoisz z bronią. Mhm. Wtedy odkładasz, wsadzasz rękę i zaczynasz od nowa. Dobrze. Bo to sprawia, że wszystko nam się rusza. Tak. No nie ma to po prostu sensu. Ja nawet jak ja robię tak, jak mówisz, to mi się wszystko rusza, więc... Bo to też sprawia lekko, że nasza ręka zmienia układ gdzieś, kiedy w trakcie przykładamy to na spust. I powoli. Teraz wyglądało to super. Spróbuj teraz zrobić to samo jeszcze raz mhm. i nie przymykać lewego oka. Zrób to po mojemu. O Pani! O Pani! Czy będziesz widziała to wszystko prawym okiem? Przymykam oko i po prostu widzę tak, jak mi tak ręka to lata, to nie? Normalka. Tam ja już widzę, tam tarczę. Postaraj się rękojeści też za mocno nie ściskać. Ona na tyle jakby troszkę ma wisieć na ręce, mhm. że nie wolno jej ściskać za mocno. Czyli na paluchach ma bardziej wisieć. Jak podaj mi dłoń. Mhm. Śledź. Taka, chciałam mówić, taka zdechła ryba ma być. Taki trochę. Śledź. Ja tak nie wiesz, u mnie to jest... To tutaj taka bardziej zdechła ryba. Dobra. Uwaga. Śród, to pokażę może w takim razie do kamery. Wkładamy zawsze tą pełną częścią do środka. Do ciebie tu mogę przełożyć? Tak. A pustą częścią w naszą stronę, żebyśmy byli pewni, że włożyliśmy go dobrze. Pełną częścią do środka, mhm. pustą do siebie. Dobra. Wsadzamy go w tą dziurkę po prostu. Teraz wsadzę ja, później już będziesz ty, nie? Do końca, mhm. docisnąć. To już jest dociśnięte. Tak. W momencie, kiedy zamkniesz, ona już wystrzeli, jeśli naciśniesz, więc ostrożnie. Mhm. Dobra. Dobra, kładziemy rękę na miejsce i wszystko robimy dokładnie to samo.
Pracujemy, i teraz już jak powiedziałaś to zdanie, to się stresuje. Pracujemy tak samo powoli na spuście. One nie będą w środku, to nie ma opcji, żeby one teraz były no. Żebyś zrobiła tutaj wynik nam, tarczy, tak? Także będzie w tarczy, spokojnie. Odłóż i ręka w kieszeń najpierw. Widzisz? Zapomniałam. Dobra. I płynnie na spuście, powolutku. I odkładamy. Chyba ściana, ale tak nie, słyszałam, nie dlatego, chyba że się odbiło w lewo. Wyższa ode mnie i pewnie dlatego idzie do góry mocno. No czekaj, bo to jest stara technologia i tak nie działa łatwo. Teraz? Pierwszego nie mamy, pierwszy dopiero będzie. Puściutko. Nie trafiłem. Spróbujmy dobra. Drugi raz. Ładujemy jeszcze raz. A jeśli chodzi o te pozwolenia, jak to wygląda? Czyli ty masz pozwolenie na broń, czy... Ja mam dopuszczenie do broni. To jest pierwszy dokument, który robimy, jeśli chcemy broń w ogóle móc przewozić. Wtedy potrzebujemy dopuszczenia. A jeśli chcemy też mieć safe i przechowywać tą broń w domu, mieć ją na własność, potrzebujemy w drugiej kolejności pozwolenie na broń. A staracie się o to, czy wam to jest raczej niepotrzebne? Raczej się staramy, no i na pewno jestem na policji, łatwiej to załatwić, kiedy jest to po prostu broń sportowa, bo trenujemy, jest to nasz jakby zawód czasami, a nie tylko widzimisię. No tym bardziej, że w wojsku i tak dalej. Tak, a to zostawiacie teraz tutaj, rozumiem? Tak, ja mam tutaj w magazynie, ale tą broń ogólnie pneumatyczną, to jest, to się nazywa jako urządzenie pneumatyczne, więc to każdy z nas może mieć w domu. Rozumiem, dobra. Szerzej troszkę nogi możesz. Dobra. Już, jeszcze raz muszę? Za każdym razem osobno. Spróbuj teraz załadować sobie śrutem. Zobacz, z której strony jest pełna część i załaduj bez patrzenia tam. Na wyczucie. No. Takie rzeczy to wiesz, my mamy dziesiątki i te nakrętki, więc też musimy operować z takimi małymi przyrządami. Później po prostu my też już nie stoimy, nie patrzymy. Tak, tak. Wiesz? Nie, to już na wyczucie, dobra. Tak samo niżej trochę, nie? I palec na spuście od razu leży. I powolutku. I mamy pierwszy strzał w tarczy. Jest, widzę, że chyba tu. Otwórz klapkę. Pociągnij tą najniższą linkę w tamtą stronę. Aha, i teraz przyciągnij tarczę. Chodź tu. Mamy pierwszą trójkę. Zdobyłam 3 punkty dla klubu. Myślę, taka że wydgość. Legalnie trzeba najpierw trafić w czarny i wtedy można skończyć dopiero. Więc może jeszcze? Jeszcze raz. Ostatni raz. Teraz to tam wysyłam? Tak. I weź troszkę teraz wyżej z powrotem celuj tutaj. Dobra. Bo już teraz jest bardzo nisko. Dobra, trochę wymęczyłaś nas, bo mnie już trochę ręka boli. Opowiedz teraz jeszcze, jak to teraz będzie wyglądał twój sezon przyszły, jeśli chodzi o igrzyska. Bo kwalifikacje masz, ale tak jak mówiłeś, że to jeszcze nie wiadomo. Tak. Gdzieś musi się potwierdzić, czy... Kwalifikacje mam. Kwalifikacja w strzelectwie jest dla kraju. No, przez koronawirus oczywiście sezon jest zupełnie wywrócony do góry nogami. Wszystkie zawody były ściśnięte w parę miesięcy, normalnie rozłożone przez pół roku, powiedzmy. Wygląda to teraz tak, że kwalifikacje jeszcze wciąż można zdobywać, więc jeszcze moje koleżanki i koledzy karabin czy pistolet mogą wciąż je zdobyć. Zdobywają je jeszcze na dwóch zawodach, Mistrzostwach Europy, tutaj właśnie pneumatycznych i kulowych. Wtedy się okaże, w trakcie tego, jaką będziemy jeszcze prezentować formę w ciągu przyszłego roku, przyszłych powiedzmy 5 miesięcy, czy ktoś tą kwalifikację drugiej osobie może odebrać, czy ma szansę, czy nie. Wydaje mi się, że kwalifikacje są zdobyte przez tak mocne osoby w kraju, te trzy, które mamy, że ciężko będzie do odebrania, ale oczywiście to się zdarza. Ja w 2016 na takiej kwalifikacji właśnie byłam. Nie miałam swojej jako lepsza, po prostu pojechałam na czyjejś kwalifikacji. Kontra więc, tak zwana. Tak. Więc zdarza się to. Jest to możliwe w strzelectwie. Ale zdecydowanie, jeśli jesteśmy nawet na tym samym poziomie z koleżankami, no to jadę ja, bo ona była wywalczona przeze mnie. Rozumiem. Na igrzyskach baś 15. Czego brakowało? Nie uważam, że czegoś brakowało. Po prostu jest to za pierwszym razem taki stres. Tak myślałam, że właśnie chciałam o tym porozmawiać. Czy to było po prostu stres? To jest po prostu kosmiczny, zarówno przeciwnik, jak i jednak może nam pomóc. Jeśli dobrze go obrócimy na naszą korzyść, to pomoże. Ale jeśli jest to stres, gdzie trzęsą nam się kolana i w tym stresie wszystko jest, nie wiem, nie możemy tego opanować, no to już nie jest to takie proste. Był to ogromny stres. 15. miejsce mnie zadowalało w takim razie. Wyniki były dobre.
wyniki tam też były po prostu dosyć wysokie. Nie spodziewałam się, że na igrzyskach ludzie mimo tego stresu też strzelają na aż takim poziomie. Rozumiem. Więc to też miało wpływ. Ale uważam start za udany. Fajnie mi się tam strzelało. Czułam presję i tak dalej, ale też staram się po prostu je przekuć na wszystko, ta wioska, to wszystko jest dla Was nowe. Tak, też musicie tak. się odnaleźć w całym takim cyklu. I strzelnica chyba się nie różni aż tak bardzo, tak? Czyli miejsce jakby jest tak, okej. Tak, strzelnica... Tylko cała ta atmosfera i wszystko. Tak, Puchar Świata na tej strzelnicy, na której są igrzyska, więc mamy obeznanie jakieś z strzelnicą. To takie podobnie. Ale cała ta atmosfera, wszystko, no to robi jednak. Bo tam kibice siedzą z tyłu za Wami, to tak. jest taka wielka hala. Tak, tutaj nie ma raczej takiego kibicowania, jakieś kołatki czy coś tak, i szaleńcze, dawaj, pewnie. Dawaj, czy cokolwiek, no to nie ten sport. Jednakże na Bundesligach w Niemczech, na przykład strzeleckich, wygląda to zupełnie inaczej. Też jest dla nas, taka Bundesliga jest dla nas kosmicznie, uważam, inna i mega pomocna, bo tam ludzie krzyczą za każdą dziesiątkę, kołatkami latają, klaszczą, dają, wszystko po prostu jest... Tak kosmicznie inna atmosfera i tak uczy ona dużo, że niesamowite i uważam, że każdy strzelec powinien Bundesligę po prostu przeżyć te emocje. Czy jesteście tam też wpisani, że możecie tam na zawody pewnie jeździć? To zależy, to jakby zespoły niemieckie zapraszają nas do siebie do współpracy, nie? Dobrze. Wojsko też Wam dużo pomaga, bo też masz tam swoje wojskowe zawody? Tak, wojsko to z jednej strony tak, zawody wojskowe mamy, z których bierzemy udział. A z drugiej strony, no oczywiście jest to wtedy też nasza praca, mamy różne szkolenia wojskowe. No byt nam zapewnia wojsko, tak, jak jesteśmy żołnierzami w zespołach sportowych. Pytam dlatego, że chciałam się zapytać jeszcze, czy zawody wojskowe się różnią bardzo od tych olimpijskich, czy nie? Nie ma żadnych konkurencji tutaj na strzelania pneumatycznych. Wszystkie odbywają się w 25 metrach i 50 metrach. Rozumiem. Są bardziej dynamiczne, szybkie, takie... Widowiskowe też bardziej. Tak, i takie typowo właśnie, bym to nazwała wojskowe, a nie jest takie stateczne, statyczne. Spokojne. W ogóle tak. Dobrze. Jest coś, co Cię zaskoczyło w tym sporcie? Zdziwiło? Że po tylu latach wciąż można go kochać i nienawidzić jednocześnie w zasadzie. Bo pewnie też tak macie, tak? Bo jest takie zmęczenie organizmu w pewnym momencie. Męczy, pewnie, ale z drugiej strony mam przerwę tydzień i sobie myślę, co ja bym robiła, jak ja bym tu nie przyszła w poniedziałek na przykład. Boże. Tak. Ten czas, nie? Zabranie tego czasu, że jest uzupełnione i na 100% wykorzystany dzień. To mnie zdziwiło, że można przez tyle lat to kochać, a potem znienawidzić, ale jednak zostać z tą miłością jeszcze. To jest lekki niedosyt, że teraz na igrzyskach będziesz chciała polepszyć swoją pozycję? Wtedy byłam takim kurczaczkiem jadącym zobaczyć na to jednak właśnie miejsce nie swoje, troszkę taka przestraszona, dużo też tam prasowych się działo rzeczy i tak dalej. A teraz jadę po medal, już kurczę, super. Nie mówię, że jadę po coś innego, bo jeśli tego nie wypowiemy na głos, to ciężko to zdobyć. A jeszcze konkurencja jest w podobnym wieku, bo mówisz, że kurczaczkiem, czyli ty byłeś bardzo młodą zawodniczką? No, to było 4 lata temu, ale jednak starty takie na aż takich zawodach, no to były jakieś może nie początki, ale też na pewno już no, nie byłam doświadczona taka jak 5 lat później, bo igrzyska teraz 5 lat się odbywają później, nie? Rozumiem. No dobrze, życzymy powodzenia. Rozumiem, że na wiosnę będzie potwierdzenie kwalifikacji. No, bardzo późno są u nas potwierdzenia, jak są igrzyska, przełom. Lipca, sierpnia? O Jezu! Nie pamiętam? Lipca, sierpnia tak. Chyba. Nie, myślałam, że wtedy potwierdzenie jakoś nie, będzie w chwilę wcześniej. Nie, to gdzieś koło czerwca dopiero dostajemy potwierdzenie, także bardzo późno. No, ale to no, ale i tak jesteście na takim poziomie, tak, ale można też wnioskować z naszych samych startów, tak? Czy się bać, czy się nie bać? Nie bać się, zdobywać medale, tak, no i życzę Ci powodzenia. Dziękuję bardzo.